Siemanko, z tej strony Kamek, witam was po raz kolejny na moim kanale w serii Draft to Glory. Dzisiaj zrobimy trochę SBC, ale najpierw trzeba zrobić draft, więc najpierw zrobimy draft. Dzisiaj ja wybieram, wy pod, w komentarzu piszecie, jaki draft mam zrobić następny. Więc ja dzisiaj wybieram draft, gram go, a później po drafcie zrobimy SBC, więc mam nadzieję, że będzie się działo. To zacznijmy, przejdźmy do draftu, a wy sprawdźcie wszystkie, bo jest normalnie z playlista wszystkich odcinków tej serii. Nie uwierzycie, jak długo, dużo ich jest. Na starcie mamy jednak chyba darmową paczkę z tego, co kojarzę. 84 plus razy 3. No może wreszcie jakiś shapeshifter tutaj poleci, bo jak wiecie, no nie, nie poleci. Jak wiecie, tych kart nam brakuje. Jak wiecie, mamy sporo kart. Oj, bramka 84, wszystkie będą karty. No dobra, te będą na przepalenie do SBC w takim razie, a my idziemy zrobić draft, więc trochę tego będzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Już nie mamy tych żetonów draftu, ale zaczynamy. No i zobaczmy, 15 tysięcy monet. I co my tu w zasadzie mamy? 4, 2, 3, 1, brzmi spoko. 4, 3, 1, 2. Mamy dużo fajnych opcji, szczerze. Wybierzmy 4, 3, 1, 2. Niech będzie. Zobaczymy. Dwóch napastników. No i mamy na start Verona w wersji futbolowej. I chyba go wybiorę, bo Costa na kamień nie. A ten CM-ik całkiem spoko. Druga opcja na CM-ie to jest Park Ji-sung, jest Gorecka, ale Park Ji-sung, myślę, że pełne zgranie też spoko. Na SPO, czy mamy tutaj jakieś fajne opcje? Mamy Brownhilla, który mimo 9-4 overall nie wygląda tak dobrze, jakby mogło się wydawać. Mamy Abediego Pele, mamy Gowu. Ten Gowu ma 4x4, a Abedi Pele ma 5, nie, też 4x4 i Baggio też ma 5x4. Jak się dłużej zastanawiam, o Jezu, 3 spinowców tego. Weźmy tego Gowu, niech będzie. Napastnik, czy mamy... Ula la, takiego Osimena to się nie spodziewałem, zdecydowanie bierzemy. Nie testowałem tej karty. Jaki napad, to jest chory napad, co to jest za w ogóle? Skład zaczyna się tu robić i jeszcze Shapeshifter Marshall. Słuchajcie, 9-7, 9-7, 9-7. To jest draft, który naprawdę wygląda na razie solidnie. Oczywiście, teraz kiedy to powiedziałem, musiało dać nam jakiegoś placka. No i tutaj też Malasia. Ale dobra, no na razie ten napad jest prima sort. Tutaj też to wszystko się utrzymuje dosyć dobrze. Weźmy tego Kimpę, albo weźmy co? Jak już idziemy w ten overall, niech będzie Alaba, ale kurde, ten napad. Mamy Orsoliniego. Czy te karty przypadkiem nie mają pełnego zgrania? Chyba mają shapeshifterzy pełne zgranie. Orsolini niech będzie? Nie, nie ma. To inne karty jakieś mają pełne zgranie, tak czy inaczej. Na razie jest dobrze. A ten De Gea wiem, że często wpuszcza jakieś słabe bramki, ale niech będzie. Może będzie jeszcze jakiś lepszy bramkarz. I rzeczywiście tak jest. To tu kurtua. 92 overall, mimo że mamy tak słaby... What? Nie, no po prostu powiem wam, ten draft mi pachnie jakimś potężnym rekordem, ale na razie Saliba, okej, Saliba mimo, że tu wejdzie, będzie całkiem nieźle. No słuchajcie, jeżeli da nam jeszcze dwóch, trzech dobrych zawodników, no może nie teraz, których będziemy mogli wpuścić do składu, takim jest na pewno Fofana, tylko kurde, Fofana w sumie za kogo? Funga? No nie wiem, idziemy dalej. O kurde, Puszkasz Eusebio, Lacazette. Dobra, dajmy Puszkasza na SPO. To jest coś potężnego, to jest coś potężnego. Niby dalej mamy 90. Właśnie w tym momencie zobaczyłem, że mi mikrofon nie działał. Nie wiem od jakiego momentu gra, jakby tworzenia tego draftów mi mikrofon nie działa. Wiem, że się podniecałem, więc zobaczymy, co z montażu wyjdzie. Mam nadzieję, że to nie było długo, bo no, wybory wiecie sami, jakie były. Widzieliście, jak to wyglądało. Szkoda, że ten mikrofon nie działał, ale mam nadzieję, że teraz już będzie działał. No, będę musiał zmienić ten mikrofon, to już opowiadam na live cały czas. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Tak czy inaczej, gramy draft i zobaczymy. Czy to w pierwszej rundzie nie odpadniemy przypadkiem? Mam nadzieję, że nie.
Halo? O, mikrofon mi zaczął działać. Właśnie zacząłem naprawiać mikrofon, kiedy koleś strzelił mi bramkę. Naprawdę jest fenomenalnie, bawię się wyśmienicie, że mi ten mikrofon nie działa. Nawet go nie ruszam, a on po prostu przestaje działać w pewnym momencie, więc... jeszcze fajna tutaj akcja po dobitce, bardzo fajnie, zero przypadku, ale spokojnie, spokojnie. Alaba. Ofana. Ale miejsca. Ale miejsca i miejsca jest. Orsolini, proszę bardzo. Nasz prawy obrońca strzela z Torino. Piękna sprawa. 1-1, wyrównanie, się obniży trochę na fotelu i mogę jechać dalej. Kylian Mbappé. Mbappé 2-1. Dobra, szybko odzyskaliśmy kontrolę. Jak jeżeli teraz mikrofon mi będzie działał cały czas, to mam nadzieję, wszystko pójdzie zgodnie z planem. Osimhen, może też coś pokażę. Osimhen. Ładnie, ładnie. Mbappé 3-1, 23 minuta. No i to już wygląda lepiej, ale ten Kylian jest przesadzony. Aha, przesunąłem się dobrze bramkarzem, no ale wiadomo, to jest tylko Toty Courtois, więc jeżeli przesuwasz się dobrze na długi róg, to nie zawsze to zadziała. A wiemy jak jest. Griezmann strzela bramkę numer 2, no i przeciwnik wraca do meczu. Szkoda. No i mamy 3-3. Proszę bardzo, można zacząć dobrze mecz i później kto gonić można. No co się dzieje? O matko. Na szczęście my strzelamy równie szybko 4-3 w 33 minucie, 34. Co się dzieje w ogóle? Osimhen nie było spalonego, ale jest bramkarz na bramce. To jest zawsze problem, jak ktoś ma bramkarza na bramce. Lepiej jak nie ma. Ale może teraz zobaczmy Martial, no i proszę bardzo, ukryty dzik, gdzieś tam w środku pola, czekał tylko, czekał na tą pierwszą bramkę, no ale mamy to, piękna sprawa. No to teraz musi być brameczka Sweaty, ale mówię, no trzeba podwyższyć wynik 6-3 i znowu ta przewaga wzrosła, teraz to jest nawet największa przewaga jaką mieliśmy. A może jeszcze za chwilę będzie większa, bo wybiega Mbappé, strzela i mamy 7-3. 10 bramek w 45 minut? Można? Można. Tylko trzeba się postarać. Kylian Mbappé chyba strzela swoją czwartą, no i reszta dokłada swoje. Myślę, że już na spokojnie w drugą połowę wejdziemy. 4-1 expected goals, a tutaj proszę, 7 bramek. Tak można grać. No i znowu sam na sam, tym razem Osimhen. Osimhen lobikiem siadło, 8-3. O, ale to piła chodzi. Ale to chodzi. I mamy 9-3 i to jest już GG. Bramka na 9-3 podcięła mu skrzydła. To smutne. Ale w 50 minut 12 bramek, no to kibice na stadionie nie mogli narzekać. Tak czy inaczej, pierwsza runda za nami. Idziemy do drugiej. Gra się na razie tym atakiem fenomenalnie, obroną może trochę gorzej. 117 win nasz to był w drafcie i oby ich jak najwięcej. Sprawdźmy, komu sypie w drafcie. O, świetny środek pola, ale stawiam, że będzie zmieniał. No nie wierzę, że nie zmieni. O Jezus, jaki jeszcze dziwny stadion. Kamera jest dosyć dziwna. Jak już wiecie, używam Tele 3, wysokość 20, przybliżenie 0. No ale zobaczymy, na razie tych dwóch środkowych pomocników zostawił. Właśnie to jeden z nich przejął piłkę. Ale jest jeszcze tam Declan Rice, zwykły, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ma Haalanda, więc ma tą siłę ataku, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, znowu się przesunąłem dobrze bramkarzem, jak zwykle zresztą. A znowu bramkarz rzuca się w drugą stronę i 81 overall Palinia strzela nam brameczkę. Tak jest, no to chodzi. Trzeba się dobrze bawić w tej grze. Kylian na zielonym nie strzela. No wiadomo, że koleś, który ma 60 overalla, strzeli na zielonym, a my nie za bardzo. No ale dobra. Uhuhu, jaka petarda, że to nie siadło. Szkoda. Może teraz z prawej nogi w słupek Nkunku. No tak, no, to jest mecz, który ja lubię. No teraz w końcu jakiś taki strzał trochę nijaki, ale Osimhen strzela 1-1, prosto padła piłka od Mbappé. No i wreszcie mamy to. Nie, no właśnie stracimy bramkę, no będę bardzo zły. Ojej, no nie. Tak się
Nie da grać, chyba że masz Mbappe i możesz biec przed siebie. Wtedy tak. I karnego możesz zrobić. No też tak można, też tak można. Pewnie nie trafimy tego karnego, jakby możecie robić zakłady teraz, czy trafimy tego karnego, czy nie. Ja uważam, że nie trafimy, ale zobaczmy, co się stanie. Dobra, trafiliśmy. Okej, okay, super. Wyrównanie, ekstra. No i dobra, mamy to w sensie, że koniec pierwszej połowy i mam nadzieję, że w drugiej będzie lepiej, bo mamy 12 strzałów do 3 i remisujemy 2-2. Tak nie powinno być. Skuteczność poproszę poprawić w drugiej połowie. No, wreszcie, cyk. Udaje się wyjść na prowadzenie w pierwszej akcji. W drugiej połowy. Nkunku z Rabonki. Pięknie. Oj, bramkarz co zrobił? Nie wiem, ale wygrywamy 4-2. Easy, easy. Mamy 5-2. Osimhen jakimś cudem w ogóle zabrał piłkę obrońcy, ale jakby, czy mi to przeszkadza? Nie. Tak powinno od początku to wyglądać tego meczu, że my strzelamy, a koleś biega i oddaje nam piłkę. No ale niestety nie wyglądało. Dobrze, że się poprawiliśmy, dobrze, że wyciągnęliśmy wnioski, prawda? Nie to, co nasza reprezentacja. I po dwóch bombach wróciliśmy do tego meczu i już teraz spokojnie wychodzimy z każdym kolejnym atakiem. Z każdym kolejnym atakiem zagrażamy bramce przeciwnika i parę si tu strong. Kilian, dziękujemy bardzo. 6-2, step overy, podanka. Wszystko chodzi teraz jak w zegarku. Siódemeczka, będzie. Mój bramkarz zrobił wycieczkę. 6-3. Pyk, płaski strzał, 7-3. Aha. No cóż, 7-4, tak to się zakończy. No widać downgrade. Więcej bramek straconych, mniej strzelonych. Ewidentnie jakby nie idzie nam w tych meczach. Nie idzie nam w tych meczach. Dobrze, że zrobiliśmy awans. Nie no, tutaj ta skuteczność w tym meczu była fatalna. Przeciwnik 5 strzałów, 4 bramki, my strzałów 21, 7 bramek. Chociaż expected u mnie się zgadzało. Tak czy inaczej, półfinał przed nami. Zapraszam. Półfinał. A tu, Ter Stegen w bramce, Hernandez, Dembele, Ronaldo Nazario. Ten Ronaldo Nazario, to jest może być nasza przeszkoda, ale zobaczymy, gramy. O, to będzie nasza przeszkoda. Ja już widzę, że to jest nasza przeszkoda. Ale powiem wam, ten Courtois to się nadaje do tarcia chrzanu, śmietnika i tak dalej. W ogóle w każdym meczu zaczynamy od przegrywania, więc jakby spoko, rozumiem to. Nasza obrona nie nadąża za Nazario. No, jakby zrozumiałem, że nie zawsze się da, ale spoko. Czemu mam wrażenie, że moi obrońcy są 10 razy wolniejsi od jego napastników, tego nie rozumiem, ale na razie na sprincie przegrywamy z każdym. Ja wiem, że to był Vini, ale nasi obrońcy też nie mają jakieś mało pace'a, ale mam wrażenie, że są giga wolniejsi od jego napastników. 2-0, w 9 minucie przegrywamy, no ciśnie nas. No może teraz? Może teraz się uda? Dobra, jest na zielonym, po krótkim, przeciwnik przesunął się na długi, czekałem na to. Mamy powrót, 2-1. Osimhen, 2-2. Dobrze, Veron poszedł sobie tam, zrobił ścieżkę, poczekał, dobrze podaliśmy. Wracamy do tego meczu, 2-2. Osimhen. Aha. Bomba taka, że tam bramkarzowi palce połamało, a chłop animację już rzutu miał, ale się wstrzymał i wybrał animację rzucenia się na piłkę. I my tracimy bramkę teraz. To jest, no ten Courtois też się nadaje do tarcia chrzanu. Piękna sprawa, piękna gra, uwielbiam ją. Cieszę się, że jest może lipiec nawet, kiedy to oglądacie, bo nagrywam pod koniec czerwca. A ta gra ma animację rzutu przeradzającą się w łapania piłkę. No easy strzał. Pięknie. Jezus, ten Courtois, powiem wam, że on jest tak tragiczny, ale to tak bardzo zły. To ty bramkarz, najwyższy overall w grze. Nie, no po prostu nie da się chłopem grać. Oj, zobaczmy. Robertson kontra MVP97, no. Ciężary widzę, żeby tutaj wyprzedzić coś, ale może... gdzie tam?
Nawet mi się piłka nie odbiła. O, ale dobrze. Dobrze, dobrze. Skillem. Nie fartem, skillem. Bang! 4 do 3. Dobrze, dobrze. Powiem wam, że średnia bramek w tym drafcie mnie tak trochę przeraża, bo w pierwszym mieliśmy 9-2, czy tam 9-3, tak? To powyżej 10 średnia bramek. Później było 7-4, co też nam daje powyżej 10 bramek. Tutaj mamy pierwszą połowę, już mamy 7 bramek. Jakby średnia bramek na mecz jest przerażająca. I naprawdę no jestem w szoku, że tyle bramek pada, no ale to może ze względu na moją słabą grę w obronie. Tak czy inaczej wygrywamy 4 do 3, mimo że przegrywaliśmy chyba 2 albo 3 razy już w tym meczu. No i to jest piękne, że wygrywamy. U mnie 1,6 expected goal. To też fajne. Aha. Nie chcę mi się komentować nawet już tego, naprawdę. Strzelamy bramkę na 5 do 4. 9 bramek już. 9 bramek. Średnia bramek będzie 10. Bez. Pyk, Osimhen, 6 do 4. 10 bramek, średnia na mecz. Piękna sprawa. O, i powiem wam, że więcej bramek nie będzie w tym meczu, bo przeciwnik zrage quitował. Co ciekawe, przy 6-4, okej. Myślałem, że będzie walczył. 9-3, 7-4, 6-4. Sami wyciągnijcie wnioski, co tutaj się dzieje. Gramy finał i to jest najważniejsze. FC Hojenki. Ja coś kojarzę ten nick, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Van Dijk i Lucio w obronie. Może być ciężko. Van Persie i Kylian BP na ataku. Nie będzie łatwo. Oj, niestety to przeciwnik zepsuł, znaczy na jego niestety, na moje zrobił bardzo dobrze. Trochę go zbaitowałem, ale nie sądziłem, że da się na to nabrać w finale draftu. A tu proszę, da się jednak. Może teraz... Nkunku! Broni Kobel, trzeci raz już go ratuje. Mbappé! Ta karta. Kręci się jak wiadomo co, wiadomo gdzie. Strzela lekko, ale precyzyjnie i o to chodzi. Tak jak, nie wiem czy słyszeliście czy nie, ale moim celem, jeżeli chodzi o FIFA Points, to wiecie, że zawsze wywalam dużo. W tym roku, jeżeli wyjdzie EA FC i wszystko będzie związane z FIFA Pointsami, czy EA FC Pointsami, czy zwał jak zwał, to plan mój jest taki. Że otwieram paczki za FIFA Pointsy, dopóki nie uzbieram na Kyliana Mbappe. Jeżeli w pierwszych 12 tysiącach, nie wiem, trafiłbym Kyliana Mbappe jakimś cudem, no to powiedzmy, że zachowam sobie ten budżet na coś innego. A teraz... źle, mogłem po krótkim. Więc mam nadzieję, że dosyć szybko uda się to uzbierać, że będziemy trafiali fajne karty na początku i ten budżet cały pójdzie na Kyliana, a później będę grał, powiedzmy, że takie Road to Glory, tylko że posiadając Kyliana Mbappe, chyba że będzie jakaś, wiecie, specjalna paczka za 500 FIFA Pointsów, to wtedy kupię taką tańszą paczkę, ale nie będę wydawał nie wiadomo ile. Taki jest plan. A plan jest taki, żeby stracić tutaj bramkę też. Nie, czemu on nie wystawił nogi? Ja nie rozumiem. Staję obrońcą dobrze. Okej, jakby przeszedł mnie, rozumiem. Przeszedł mnie tym Mbappe. Jakby spoko. Ale co? Jakby dlaczego? Why? Nie, to jest po prostu dramat. 1-1 po pierwszej połowie. Średnia bramek mocno spadła. Mogliśmy strzelić więcej, ale przeciwnik też miał okazję. Bęk! 2-1. Dobrze, step over, to, tamto, siamto, wygrywamy w końcu. Kurczę. Nie, znowu nie trafiamy, ale tam mogłem jeszcze chyba podać. Kunku! Wpadło! Wpadło! Tam chyba ten obrońca przeszkodził. Ale dawno Trivelli nie strzeliłem. Bardzo dawno nie strzeliłem z tego fałszyka. I udało się, siadło to przepięknie, tam obrońca mi się przeszkodził, 3-1. O,
A jednak, 4-1. Powiedziałem, że bez sensu, bo zagrałem dosyć słabo, a tutaj jednak lepiej. Słuchajcie, średnia 10 bramek na mecz się zbliża, bo mamy już 5, jest 61 minuta, prowadzimy w finale. No i ta przewaga jest coraz bardziej wyraźna, więc jeszcze jedna brameczka dla mnie, wiecie, 3 mu później oddam i będzie średnia bramek na mecz 10. Aj, Kylianik, 4-2, jeszcze comeback is real, comeback is real. Aha. Żartujecie sobie ze mnie. Wy sobie, jako ta firma, EA Sports, ona żartuje. Chłop podaje, ja blokuję, tym blokiem daję mu sam nas... Nie. O nie. 4-4. Nie, niewyobrażalnie, niewyobrażalnie. Nie. O Boże, ta gra. Bęk! 5-4. 10 minuta. Jezus Maria, naprawdę. Ja chyba chciałem tą średnią 10 bramek na mecz, bo to, co się tu wydarzyło, to jest po prostu jakiś żart. Mam nadzieję, że teraz nie stracę z kick-offa. Dobra, na szczęście nie. Na szczęście nie. Koniec. Czemu on nie kończy? Co tu się dzieje? Aha. Nie, naprawdę. Nie. Błagam was, naprawdę. Jakby żarty żartami, fajnie, pośmialimy się. I tak dalej, ale to już jest przesada. To już jest spora przesada. Jeszcze Van Dijk by nam strzelił bramkę. Przyznam wam szczerze, sporo kosztował mnie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę. Co za chore, gówno. Oj, po 12 strzałów. W końcu, ale... Nie, no po prostu... Ta akcja, jedna z ostatnich. No nic. W każdym razie, wygraliśmy draft. Wiernie mnie cieszy, że się udało. Paczki, wiadomo, najgorsze gówno, no bo już mamy przecież lipiec zaraz i z draftu to wiadomo, że nigdy wam się nic nie opłaci. A, mam tu jeszcze 2 ziomków, które muszę przepalić. To ja ich poprzepalam i będę miał więcej paczek dla was. Słuchajcie, okazuje się, że grając ten draft, wygrywając 3 mecze, strzelając 8 bramek i zaliczając 6 asyst, oprócz tego, że macie paczkę, to mamy też zawodnika Lumeka. No i on mocno nam pomoże w dokończeniu tej serii, gdyż no, zawodnik 94 overall, a przypominam, że chcemy mieć 90 overall i pełne zgranie, więc super, że taka karta do nas trafia. Słuchajcie, robimy paczkę 84 plus razy 10 ze wszystkich zawodników, których mam z klubu, do tego ten Bonu i Martinez, którzy są duplikatami teraz. Dodatkowo powiem wam, że tak, mamy 500 asyst, 500 bramek strzelonych dzięki temu, że tyle nastrzelaliśmy, więc tych paczek, zaraz wam pokażę, mamy od... dużo, mamy 24 paczki. I to wszystko jest z obiektywów i tak dalej, więc powiem wam tak, no tutaj te brązowe to musiałem zrobić, ale mamy 2 paczki za 100 tysięcy, mamy 84 plus razy 10, 584 plus, więc dzisiaj SBC nie będę robił, bo i tak mamy dużo paczek, no ale bierzemy te najlepsze i zobaczymy, co trafimy, zaczynamy. Dobra, przed nami pierwsza paczka za 100 tysięcy, niewymienna, ale zawodnik 84 plus na pewno tu będzie. No i dużo będzie duplikatów, to już wiemy, tym bardziej, że traf nie jest dobry, tych duplikatów będzie od groma, co zresztą widzimy. No ale skwikseluje resztę, jakby trudno, 16 itemów poszło. Liczę po prostu na coś specjalnego, przynajmniej w drugiej parce za 100 tysięcy, czy tak się wydarzy? Oja, powiem wam, że dramat. Busquets do nas wrócił, ale znowu Insigne, Anderson, no po prostu, no nie. Tutaj na tym koncie po prostu nic nie wypada, za dużo wygranych do porażek, zbyt dobry bilans. Mamy 2-player paki, no dobra, pootwierajmy trochę tych 2-player paków, chociaż pewnie nikt z nich nie poleci, więc wycinamy to. O, nic z nich nie poleci, leci lepsza karta niż 84+, Thomas Müller 87. Już ostatnie te paczki, więc zobaczmy. 75 plus razy 5, tutaj nic. Okej. Niech będzie. Jedziemy dalej. 83 double player pack. A tutaj... No karty specjalnej to nie chcą. Nie chcą mi dać, niestety. Tekir 85, ale nadal wiemy, że to jest...
Kropla w morzu moich potrzeb, żeby tutaj ten draft w końcu był dobry. Dobra, najpierw paczkę za 25 tysięcy wymienne, to są te z draftu dzisiejszego. Pierwsza bez karty 83, pewnie większość duplikaty, tak, wiadomo. Nie opłaca się grać z draftów teraz, w sensie nagrody powinny być jakoś zmieniane w trakcie sezonu, mam wrażenie, ale to tylko ja, draft zostaje taki jaki jest, nic się tutaj nie zmienia w tej kwestii. No dobra, słuchajcie, to zostały nam dwie najpotężniejsze paczki. Najpierw 584+. Czy będzie karta specjalna? Otóż mogę sobie o takiej karcie co najwyżej pomarzyć, widzę. 8,5, 8,5, 8,4 do wywalenia. I teraz 10,84+. Jakby na nic nie liczę. Kompletnie na nic. Oj! To było na tyle. Trzymajcie się. Nie wiem, czy ta seria chyba się nie skończy nigdy. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć.